Hello everyone, my name is Dzień dobry, Szymon. nazywam się Szymon Ananicz, reprezentuję Fundację Stefana Batorego. Bardzo serdecznie witam Państwa na tym wspólnym wydarzeniu organizowanym przez Biuro ECFR w Warszawie i Fundację Stefana Batorego. Głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania jest coś bardzo, bardzo poważnego, a mianowicie następująca kwestia, czy Europa boi się polexitu. Celem naszego dzisiejszego spotkania, naszej debaty jest ocena obecnego stanu sytuacji politycznej, tej konfrontacji prawno-politycznej pomiędzy Polską a Unią Europejską. Ten etap został otwarty w zeszłym tygodniu wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował zasadę pierwszeństwa prawa europejskiego nad prawem krajowym i uznał, że część traktatów jest niezgodna z polską konstytucją, a także odmówił uznać decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności jeśli chodzi o niezawisłość sądów. Mamy tutaj wyśmienitych ekspertów i ekspertki, którzy pomogą nam zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje, jak wygląda ta nowa sytuacja, ten kryzys. Chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich ekspertów i ekspertki, bardzo im podziękować za to, że pojawili się na tym wydarzeniu, mimo że zorganizowaliśmy je bardzo niedawno, także dużo czasu na przygotowanie nie było. Serdecznie witam Caroline de Gruyter, która jest dziennikarką i wykładowczynią, mieszka w Brukseli, jest korespondentką do spraw europejskich w wiodącej gazecie holenderskiej NCR Handelsblad, a także w The Observer and The Standard. Spędziła ponad 20 lat pisząc o Europie, o sprawach europejskich z przeróżnych perspektyw, z perspektyw różnych miejsc w Europie, więc ta jej perspektywa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o ten obecny kryzys między Polską a Unią Europejską. Witam również Milana Nicza, który jest Senior Fellow w German Council on Foreign Relations, czyli Niemieckiej Radzie Spraw Zagranicznych. Alfred Oppenheim Center for European Policy to jest kolejna organizacja, którą reprezentuje. Jest ekspertem do spraw Grupy Wyszehradzkiej i ekspertem do spraw szeregu innych tematów. I jest szefem programu politycznego w Globtech. Witam również Shahin Wale, która jest przewodniczącą DGAP, Niemieckiej Rady Spraw Zagranicznych. Przewodzi ona programowi geogospodarczemu. Wcześniej pracowała również jako ekonomistka i była doradczynią George'a Sorosa. A także doradcą Emmanuela Macron. I wreszcie mamy również w naszych szeregach Piotra Burasa, czyli szefa Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych w Warszawie. Piotr Buras specjalizuje się w bardzo wielu kwestiach, w polityce niemieckiej, polityce zagranicznej, europejskiej, ale w szczególności jest bardzo zaangażowany w kwestie związane z kryzysem praworządności w Polsce i bardzo wiele analiz napisał na ten temat, bardzo obszernych i ciekawych analiz. Zresztą tutaj każdy z naszych ekspertów, ekspertek jest naprawdę wyśmienity. Nasza dzisiejsza dyskusja jest transmitowana na kanale Fundacji Stefana Batorego na Facebooku. Po polsku, czyli tłumaczenie na język polski jest transmitowane za sprawą strony Fundacji Stefana Batorego, a także mamy transmisję po angielsku na stronie ECFR,
a także na YouTubie Fundacji Stefana Batorego po angielsku. Interesuję się dzisiejszą debatą kilka różnych polskich mediów, na przykład Polityka, gdzie również można na żywo oglądać transmisję. OKO.press również transmituje Videocode. Tam również można oglądać naszą debatę. Jeśli pozostanie nam czas na pytania od publiczności, mam nadzieję, że taki czas będzie, to z pewnością się do Państwa zwrócę i poproszę Państwa o to, by te pytania były zadawane na stronie Facebooka, na stronie Stefana Batore, Fundacji Stefana Batorego na Facebooku. Tam będziemy te pytania zbierać i zadawać naszym ekspertom i ekspertkom. Jeszcze jedna kwestia, zanim przejdziemy już do meritum. Caroline de Gruyter musi nas opuścić o nieco wcześniej niż reszta, ale myślę, że będzie czas na to, by spytać ją o wszystko, co nas interesuje. Dobrze, więc już nie przeciągając, chciałbym rozpocząć dyskusję. Zacznijmy od następującego pytania. Chodzi o taką ogólną ocenę tego, w jakim miejscu się obecnie znajdujemy, jeśli chodzi o kryzys praworządności w Polsce i generalnie w Unii Europejskiej. Zacznijmy może od Caroline. Caroline, ty się zajmowałaś kwestiami polityki europejskiej od 20 lat. Z pewnością byłaś świadkiem wielu różnych kryzysów w Unii Europejskiej. Czy ten obecny kryzys jakoś się wyróżnia? Czy jest to jakieś zagrożenie egzystencjalne? Bo tak jest często przedstawiany przez komentatorów, przez dziennikarzy, przez polityków. Czy faktycznie obecna sytuacja jest tak poważna z Twojego punktu widzenia? Jaka jest Twoja ogólna ocena tego, gdzie się obecnie znajdujemy? Bardzo Ci dziękuję, Szymonie. Tak, wydaje mi się, że ten kryzys naprawdę jest poważny. Czy Państwo dobrze mnie słyszą? Bardzo dobrze, świetnie. Kryzys jest poważny. Było wiele kryzysów poważnych w Unii, ale jakoś się z nimi udawało nam uporać. Natomiast obecny kryzys podważa całą kwestię praworządności w całej Unii Europejskiej. Właśnie dlatego prawie każdy twierdzi, że ten kryzys jest poważny i się martwi o tę obecną sytuację. Praworządność jest fundamentem integracji europejskiej. Gdy kraje zdecydowały się na powołanie wspólnego rynku, no to potrzebowały zasad dla tego rynku, potrzebowały również jakiegoś organu, który będzie rozsądzał konflikty i werdykty tej jednostki powinny być wiążące dla wszystkich państw członkowskich. Wszystko zaczęło się od wyroków na dotyczących braku dyskryminacji, definicji produktów i później prawa pracowników, różne rodzaje ochrony, prawa socjalne, ochrona danych, czyli przeróżne kwestie. Natomiast to wszystko będzie dobrze funkcjonować tylko w sytuacji, w której wszystkie państwa członkowskie uznają wyższość prawa unijnego nad krajowym. Nie ma innej możliwości. Jeśli jakiś kraj zacznie negować ten prymat na jakimś obszarze, to wtedy inne kraje zaczną negować nadrzędność prawa unijnego na innych obszarach. Wszystko się rozsypie. Więc jeśli jakiś brak szacunku będzie pokazany dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to sytuacja się po prostu posypie. Przyjrzyjmy się, jak to obecnie wygląda. Fundusze. Jedna partia polityczna korzysta z decyzji dotyczących migracji. Jeśli zaczniemy w ten sposób działać, to po prostu będzie to takie domino, które doprowadzi do wielu negatywnych konsekwencji. Jest wiele dziedzin, które nie działają dobrze, jeśli mówię tutaj o migrantach.
nie wiemy do końca, jak to wszystko się potoczy, jeśli sytuacja dalej będzie szła w złą stronę. Natomiast wracając do pytania, co możemy zrobić? No cóż, my możemy wywierać presję, nie możemy wysłać nigdzie wojsk, nie ma czegoś takiego jak wojsko europejskie i nie wydaje mi się, by ktokolwiek faktycznie chciał wysyłać taką armię, nawet gdybyśmy ją mieli, więc co możemy zrobić? Nasze możliwości są ograniczone. Mamy jakiś ograniczony zasób, ograniczony szereg zasobów, które możemy wykorzystywać. I tutaj są działania polityczne, negocjacje, rozmowy, wizyty, ostrzeżenia, czyli to, co robi Timmermans. Musimy tak działać, ale oczywiście te działania mają swoje ograniczenia i widzieliśmy to już w przeszłości. Wielokrotnie one zawodziły, dlatego że wydaje mi się, że te działania były postrzegane jako takie patrzenie z góry, że znowu Zachód mówi Wschodowi, co robić. Więc to nas sporo kosztowało. Mimo wszystko musimy działać, bo bardzo wielu Polaków oczekuje, że Unia Europejska faktycznie podejmie działania, ale myślę, że doszliśmy do końca tych działań, wyczerpaliśmy już tę ścieżkę. Jest też ścieżka prawna i ona wydaje się nieco lepsza, bo zawiera mniej tych elementów protekcjonalnych. Natomiast to jest bardzo powolna droga. I obecnie mamy tutaj taki brak szacunku pokazany dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że mimo wszystko musimy podążać tą drogą, niezależnie od wszystkiego, nakładać grzywny, tak jak już było to w przypadku kopalni położonej w pobliżu Czech, która nie została zamknięta, mimo że miała zostać zamknięta i zostały nałożone kary. Nie chodzi o to, by odbierać prawa polityczne i by ciąć środki budżetowe. Nie jestem zwolenniczką takich rozwiązań, ale być może faktycznie takie dodatkowe środki, takie jak ten fundusz covidowy, powinny być uzależnione od tego, jak kto postępuje, bo warto by jasno podkreślić, że jeśli ktoś się zachowuje w sposób nieodpowiedni, to z tych środków po prostu nie będzie mógł skorzystać. Jeśli chodzi o Polexit, to ja tak naprawdę nie wierzę, że Polska wyjdzie z Unii Europejskiej. Polska, jak wiemy, nie może zostać wyłączona siłą z Unii Europejskiej. Jeśli by chciała sama wyjść, to mogłaby wyjść, ale nie wierzę, żeby Polacy chcieli wyjść. Nawet nie wierzę, żeby rząd polski chciał, bo w większości w Polsce mamy euroentuzjastów i generalnie Polacy podchodzą pozytywnie do całej idei integracji europejskiej. Może ten entuzjazm nieco przygasł i jeszcze będzie nieco bardziej przygasał, ale patrząc na te demonstracje, jakie miały miejsce w Polsce w zeszłym tygodniu, to naprawdę nie wydaje mi się, żebyśmy mieli do czynienia z Polexitem w przyszłości. Wydaje mi się, że będziemy dalej działać przy pomocy tych środków, którymi dysponujemy i będziemy czekać na kolejny rząd po prostu. Będziemy cały czas wywierać presję prawną. Będziemy starać się nie działać zbyt protekcjonalnie, ale będziemy nakładać presję polityczną, prawną i będziemy odbierać te dodatkowe fundusze, które możemy odebrać. I musimy pamiętać, że Polacy muszą sami uporać się z tym problemem koniec końców. Dziękujemy. I to samo pytanie kieruję do Szachina. Jak ty postrzegasz obecny konflikt między Polską a Unią Europejską? Zgadzam się w wielu kwestiach z tym, co mówiła Caroline. Natomiast chyba spokojniej mimo wszystko podchodzę do tej sytuacji. Jestem spokojniejszy i wydaje mi się, że trzeba umiejscowić ten wyrok w ogólnym kontekście. Ostatnio toczyła się debata bardzo intensywna na temat tego, czy ten wyrok Trybunału można porównać z wcześniejszymi wyrokami wydawanymi na przykład w Niemczech przez Sąd Konstytucyjny i czy w jakiś sposób może to podważać porządek prawny w Unii Europejskiej. Jest też taki argument podnoszony przez ekspertów w zakresie prawa i oni mówią, że nie można porównywać ze sobą tych wyroków,
Zgadzam się, że te wyroki wydane w Niemczech, ale też niektóre wyroki wydane we Francji, o których pisałem, mogę się podzielić tymi materiałami, one stworzyły takie środowisko, które pozwalało potem w Polsce wydać taki, a nie inny wyrok. Czyli jak gdyby rozpoczęto pewien tok rozumowania, który ostatecznie doprowadził do tego, że taki wyrok mógł się teraz pojawić w Polsce. To znaczy mówiono o dialogu sędziów i ten dialog między sędziami toczył się w ostatnich latach, ale on ulegał takiej brutalizacji stopniowej, w tym w takich krajach jak na przykład Francja czy Niemcy. I moim zdaniem to nie jest teraz żadne zaskoczenie, że inne państwa też się powołują na ten dialog sędziów i wykorzystują go w ramach realizacji własnych interesów. Oczywiście chcę podkreślić, że jest różnica między takim uczciwym, prawdziwym dialogiem sędziów, a taką doktryną, w ramach których sądy krajowe zastrzegają sobie pierwszeństwo. I wydaje mi się, że jeżeli przypomnimy sobie wyrok z roku 68, to jest wyrok Solange, to jest werdykt o kluczowym znaczeniu. Z 1986 roku wyrok z Niemiec, Solange. Tam było powiedziane przez sąd niemiecki, konstytucyjny, my sobie zastrzegamy, że ustawa podstawowa niemiecka, czyli niemiecka konstytucja, ma pierwszeństwo z uwagi na ochronę praw podstawowych, ponieważ praw podstawowych nie ma w Unii Europejskiej, w prawie europejskim. Wówczas tego nie było. To był taki obszar, który wskazano, ten jeden obszar i tam sąd konstytucyjny niemiecki powiedział, że ustawa zasadnicza niemiecka ma pierwszeństwo. Natomiast doprowadziło to potem do przyjęcia w Unii Europejskiej karty praw podstawowych. I to jest tylko przykład tych napięć, które tak naprawdę towarzyszyły procesowi budowania Unii Europejskiej. Były wcześniej te napięcia pewnie mniej niebezpieczne i mniej zagrażały jedności porządku prawnego, ale były również wcześniej. I wydaje mi się, że to nie było tak wcześniej, że nadrzędność prawa Unii Europejskiej była przez wszystkich szeroko akceptowana. To była taka konstrukcja, w ramach której występowały wątpliwości co do nadrzędności konstytucji krajowych nad prawem Unii Europejskiej i tego samego dotyczył na przykład zeszłoroczny wyrok we Francji. Tam było powiedziane, że nie będzie wyrok TSUE wykonany. I powołano się na podobną podstawę prawną, co w Polsce. Powiedziano, że konstytucja francuska zmusza rząd do zapewnienia bezpieczeństwa narodowi francuskiemu. I to jest ważniejsze niż cokolwiek, co może wynikać z prawa europejskiego. Nie chcę stawiać znaku równości między tymi orzeczeniami, ale chcę podkreślić, że stopniowo tworzono atmosferę czy środowisko, które umożliwiły wydanie takiego właśnie wyroku przez Polski Trybunał Konstytucyjny. Nie przejmowałbym się polexitem, wydaje mi się, że ta dyskusja jest nie na miejscu. Natomiast powinniśmy bardzo stanowczo teraz działać i nie powinniśmy się bać wykorzystywania wszelkich środków ekonomicznych, prawnych, budżetowych czy politycznych, sankcji. Nie wiem, czy sankcja to jest właściwe słowo, ale chodzi nawet o zawieszenie prawa głosu Warszawy, ponieważ jeżeli Unia Europejska uważa, że ten porządek prawny w Unii Europejskiej jest zagrożony, no to musi walczyć wszelkimi środkami z takim zagrożeniem. Także tak naprawdę mój komentarz idzie w dwóch kierunkach. Z jednej strony nie chcę mówić, że ten wyrok ma zbyt duże znaczenie, zwłaszcza jeżeli umiejscowiamy go w szerokim kontekście tego dialogu sędziów,
And at the same time, you know, while trying to diminish its importance. Z drugiej strony uważam, że Unia Europejska nie powinna teraz obawiać się stanowczej postawy i silnej odpowiedzi. Może się wydawać, że jest tam sprzeczność między tymi dwiema stronami mojej wypowiedzi, natomiast no, tak uważam. Dziękujemy. I teraz przechodzę do Milana. Chciałbym zaproponować abyśmy jeszcze nie mówili o tym, jak sobie poradzić z tym kryzysem, o tym będzie mowa później w ramach naszej debaty, a w tej chwili jeszcze skupmy się na ocenie. Milan, bardzo proszę, oddaję Ci głos. Dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję za zaproszenie. I na początku chciałbym też poczynić pewne zastrzeżenie. Nie miałem możliwości, żeby porozmawiać ze swoimi kolegami, którzy znają się na tych kwestiach w Niemczech, ponieważ dostałem w ostatniej chwili tutaj zaproszenie na debatę. W Niemczech w tej chwili wszyscy skupiają się na rozmowach koalicyjnych między SPD i pozostałymi partiami FDP. I też jest takie oczekiwanie w Niemczech, że te rozmowy koalicyjne będą się jeszcze długo toczyć i będą mieć po prostu priorytet i dopiero wtedy będzie można liczyć na bardziej konkretne stanowisko, kiedy już ta koalicja powstanie. I drugie jeszcze zastrzeżenie z mojej strony. Wraz z Szachinem reprezentujemy tutaj tę samą organizację i ja wniosę tutaj perspektywę wschodnioeuropejską, bo Szachin jest z Francji, jestem Słowakiem. Jeżeli chodzi o debatę niemiecką, trudno teraz o tym coś powiedzieć. Prawdopodobnie krótko to skomentuję, no bo tam jest też kontekst stosunków polsko-niemieckich, to jest też trudne. I myślę, że jest taka atmosfera w Niemczech, takie poczucie, że te stosunki polsko-niemieckie się pogarszają, to może być nowy kryzys w tych stosunkach. I teraz ten problem jeszcze bardziej narasta. Rząd polski, no będziemy bardzo wnikliwie się przyglądać temu, jak polski rząd zdecyduje się wykorzystać ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Czy rząd zdecyduje się na to, żeby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym, czy też nie? Natomiast nie ma wątpliwości, że jest to najdalej idący wyrok Trybunału Konstytucyjnego tego typu w całej Unii Europejskiej. I to zagraża jedności Unii Europejskiej, a to ma kluczowe znaczenie, bo inaczej mamy bezpośrednie zagrożenie dla spójności w Unii Europejskiej, dla wspólnego rynku. Także to jest kryzys bardzo daleko idący, chyba najdalej idący w porównaniu ze wszystkimi innymi kryzysami tego typu. I w tej chwili komisja jest odpowiedzialna za to, żeby jakoś na to odpowiedzieć, zareagować. Bardzo prawdopodobne jest to, że będzie dalsza eskalacja, więc na pewno można się martwić, ale też nie wiadomo, jak tutaj teraz postąpić. Więc wydaje mi się, że ten kontekst niemiecki czy berliński to tyle, jeżeli chodzi o mój komentarz. Piotr może jeszcze coś na temat skomentować, a ja już przejdę do kontekstu środkowoeuropejskiego, ponieważ ostatecznie ta sytuacja, którą teraz mamy, będzie omawiana. Na forum Rady, czyli na koniec tygodnia i tam będzie trzeba jakieś decyzje podjąć, jakieś środki zastosować. Jeżeli chodzi o Grupę Wyszehradzką, to tylko jeden członek tej grupy otwarcie wspierał Polskę i to były Węgry.
Jeżeli chodzi o dyplomację czeską czy słowacką, to tam jest pewne zaniepokojenie. Oni się boją, jak daleko to może pójść i jakie mogą być konsekwencje, też jeżeli chodzi o te stosunki między zachodnimi państwami członkowskimi a wschodnimi. I te stosunki i tak już są napięte. Jeżeli chodzi o Węgry, no Viktor Orban zawsze bardzo ostrożnie podchodził do konfrontacji prawnej z Unią Europejską. On się nie bał konfrontacji politycznej, ale zawsze konsultował się z prawnikami i zawsze pilnował tego, żeby nie zrobić ani jednego kroku za daleko. Natomiast ja też uważam, że on by tak nie postąpił jak Polska. No, Węgry są też mniejszym państwem i on sobie na coś takiego by nie mógł pozwolić. Natomiast teraz przygląda się, jak Polska sobie radzi, ponieważ on teraz dużo nie ma do tak naprawdę stracenia, on dużo nie ryzykuje, to nie jest jego kryzys, to jest kryzys Polski, on się tylko przygląda. Natomiast mimo wszystko doprowadziło to, co stało się w Polsce, również do tego, że w trudniejszej sytuacji będą Węgry, jeżeli chodzi o konflikt między Brukselą a Budapesztem w kontekście praworządności. I chyba w grudniu zeszłego roku Viktor Orban przyjechał do Warszawy i zadbał o akceptację kompromisu, który wynegocjowano w ramach prezydencji niemieckiej. Także zadbał o to, żeby Polska nie zastosowała, nie skorzystała z prawa weta. W tej chwili sytuacja jest inna. Polska zdecydowała się na eskalację własnego kryzysu, więc cóż, wykorzysta to po prostu Viktor Orban, wykorzysta to w ten sposób, że będzie sytuacja mniej przewidywalna. Jeżeli chodzi o Czechy, to po wyborach Babiš przechodzi do opozycji, to może trochę jeszcze potrwa, ale jednak to jest jego przegrana w wyborach. I to jest premier populistyczny. Teraz będzie nowy rząd. Premierem będzie Fiala, który dobrze zna Polskę i też jego partię z tej samej grupie, co PiS w Parlamencie Europejskim. I to jest taki polityk zachowawczy. Natomiast kiedy będzie na Radzie, kiedy już powstanie rząd, to będziemy mieć w drugiej połowie 2020 roku prezydencję czeską i to nie będzie w interesie Czech wówczas, żeby narastały napięcia we wspólnocie. Natomiast ten rząd Fiali prawdopodobnie będzie chodził do Unii Europejskiej w ten sposób. Polish government might have a quiet ally. Że być może będzie takim cichym sojusznikiem Polski w tym kryzysie, w tym konflikcie. I na tym skończę swój komentarz teraz. Dziękuję, Milan. A teraz zwracam się do Piotra. Wydaje mi się, że także brałeś udział w demonstracjach w niedzielę. To były protesty przeciwko decyzji Trybunału. Ludzie tam krzyczeli na ulicy, że oni nie chcą absolutnie polexitu. Czy ty się boisz polexitu? Czy to jest dla ciebie jakieś realne zagrożenie, z jakim się mierzymy? Czy może raczej istnieją inne, bardziej prawdopodobne scenariusze? Dziękuję, Szymonie. Przejdę do kwestii polexitu za chwilkę, ale zacznę od jednej uwagi, która nie jest związana z kwestią naszej dyskusji. Byłem jednym z organizatorów wydarzenia i nasza publiczność być może widziała nieco inny skład panelu w zaproszeniu. Duncan Robinson i Lukas Gutenberg niestety musieli odwołać udział bardzo
niedawno ze względu na chorobę i bardzo jestem wdzięczny panu Milaniczowi za to, że zdecydował się zastąpić ich. Także to tylko takie krótkie wyjaśnienie dla naszych widzów, dlaczego skład naszego panelu jest inny niż ten, który widniał na zaproszenie. A wracając do meritum, do kwestii polexitu przejdę za chwilę, a zacznę od tej szerszej kwestii, tego, co faktycznie tutaj się dzieje. Zgadzam się z Caroline i z Szachinem, że mamy tutaj duże kontrowersje wokół kompetencji Trybunałów Konstytucyjnych państw członkowskich i TSUE. To jest kwestia, która jakby nigdy nie została do końca wyjaśniona i nigdy nie zostanie wyjaśniona. Ale wydaje mi się, że ja bym tę dyskusję nieco inaczej ujął. Wydaje mi się, że co do istoty, nie jest to kwestia prawna, ale raczej polityczna. I ta kwestia polityczna jest następująca dla Unii Europejskiej, dla państw członkowskich, także dla Polski. Czy w Unii Europejskiej możemy mieć kraje ze systemem sądownictwa, który będzie w pełni kontrolowany przez polityków? Czy możemy sobie wyobrazić państwo członkowskie Unii Europejskiej, gdzie minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym, który jest w stanie ścigać każdego sędziego w kraju przy pomocy procedur dyscyplinarnych, który nominuje wszystkich sędziów, który może pozwać sędziego za to, że odnosi się w jakiś sposób do wyroków TSUE, czy może zawieszać tych sędziów jako rodzaj kary. System, gdzie sędziowie mogą zostać ukarani za zgłaszanie pytań prejudycjalnych, gdzie mamy organ, który nominuje wszystkich sędziów w Polsce, wszystkich sędziów w danym państwie członkowskim, który składa się z polityków partii rządzącej i osób, które wszystkie zostały wybrane przez jedną partię tego kraju. I ta sytuacja, którą ja nakreśliłem, to jest dokładnie to, z czym mamy do czynienia w Polsce. To jest nasza rzeczywistość. Mamy taki system. I oczywiście to jest pytanie tutaj, czy Trybunał Sprawiedliwości powinien mieć tutaj ostatnie słowo. Czy państwa członkowskie tak ogólnie powinny uznawać wyroki Trybunału Sprawiedliwości? To jest kwestia fundamentalna. Ale politycznie fundamentalną kwestią jest to, czy my jako państwo członkowskie, czy my możemy tolerować sytuację, w której istnieje taki system, jak opisałem, nie tylko na papierze, ale w rzeczywistości, gdzie wszystkie te działania, które opisałem, są stosowane w danym państwie członkowskim. Wydaje mi się, że to jest właśnie ta najbardziej podstawowa kwestia, najbardziej fundamentalna. I istotą strategii polskiego rządu w obecnej chwili, tutaj przechodzę do polexitu, wcale nie jest opuszczenie Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że Duncan Robinson, który nie jest dzisiaj z nami, ale on napisał świetny artykuł w The Economist, wczoraj na ten temat, gdzie wspomniał o tych brudnych pozostałościach, która jest, czyli takim brudnym, tłumacząc to literalnie, pozostaniu w Unii Europejskiej. Dirty remain. To jest ogromny problem. I to jest jeszcze bardziej problematyczna sytuacja, bo możemy mieć jedno albo więcej państw członkowskich, które właśnie nie wychodzą z Unii Europejskiej, ale kwestionują podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej. To właśnie się obecnie dzieje. Czyli ta wiadomość polityczna, jaką wysyła polski rząd dzisiaj, jest następująca. Oczywiście chcemy zostać w Unii Europejskiej,
ale to musi być inna Unia. To musi być Unia Europejska, która pozwala na to, by państwa członkowskie wprowadzały działania. W szczególności chodzi tutaj o system sądownictwa, w którym zasada niezawisłości sędziów nie będzie fundamentalną kategorią. Czyli nie powinno mieć znaczenia, czy państwo członkowskie Unii Europejskiej ma system sądownictwa, w którym zasada niezawisłości jest szanowana, czy nie. I tutaj przechodzimy do kwestii kluczowej. Nie powinno, nie wolno dopuścić do sytuacji, gdzie będzie jakiś ostateczny arbitor, który będzie decydował. Jak to będzie wyglądało? Czyli chcemy mieć system sądownictwa w Polsce, gdzie Piotr Buras nominuje wszystkich sędziów i może ich usuwać ze stanowiska. Może nawet nie być prawnikiem, żeby to robić. I w imię polskiej suwerenności coś takiego powinno zostać dopuszczone, bo to jest kwestia suwerenności. Takie mamy twierdzenia obecnie. I komisja czy TSUE nie powinny się mieszać w sprawy wewnętrzne Polski, bo traktaty na to nie pozwalają i bo nie możemy z artykułu 19 traktatów wywnioskować takiej kompetencji. To jest kwestia polityczna. Czy możemy mieć takiego rodzaju system sądownictwa? I teraz już krótko o polexicie. Ja już wskazywałem na to, że nie boję się polexitu. Boję się raczej tych innych scenariuszy, w których koniec końców sytuacja byłaby niekorzystna nie tylko dla Unii, ale też dla Polski. Więc to, czego tak naprawdę ja się obawiam, to autokratyzacja systemów politycznych państw członkowskich. Przy takim cichym wyrażaniu zgody ze strony instytucji europejskich. To by doprowadziło moim zdaniem do upadku Unii Europejskiej, bo te fundamenty praworządności zostałyby zniszczone, a my w takiej Unii bez fundamentów po prostu nie moglibyśmy przetrwać. Taka Unia by nie przetrwała. I jeszcze tutaj kończąc, nawiązując do sytuacji w Polsce, bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że mamy tutaj też wielu widzów z innych krajów, ale wydaje mi się, że polexit tak naprawdę nie jest celem PiS-u. Chociaż to, co partia faktycznie czyni, to przybliżanie nas do tej dyskusji, czy faktycznie my chcemy zostać w Unii, czy nie. Ale tak naprawdę nie o to im chodzi. Wydaje mi się, że oczywiście ten konflikt będzie podsycał antyeuropejskie postawy w społeczeństwie polskim, te siły antyeuropejskie, ale ja bym raczej nawet nie stwierdził, ja bym nawet mógł tutaj zastanawiać się, czy nie będzie jakiegoś rozpadu partii ze względu na odpowiedź z Unii Europejskiej, może powstanie jeszcze bardziej radykalna partia skupiona wokół Ziobry. Natomiast w najbliższym czasie ten rząd, który ma mniejszość tylko 2 głosów w parlamencie, więc okej, my mamy taki wizerunek, że Jarosław Kaczyński jest potężnym władcą, ale tak naprawdę partia rządząca znajduje się w ogromnym kryzysie. I ta większość jest naprawdę minimalna i wydaje mi się, że sytuacja, w której ten parlament przyjmuje uchwałę, decyzję przy pomocy tej nikłej większości, że my wychodzimy z Unii i że Polacy akceptują taką uchwałę czy taką decyzję jako coś zupełnie niekontrowersyjnego, no to jest po prostu absurdalne, coś takiego się nie wydarzy. Rząd, który by wyprowadził Polskę z Unii Europejskiej, to zostałby po prostu zmiażdżony, zanim jeszcze faktycznie do polexitu by doszło, moim zdaniem.
Tyle z mojej strony. Bardzo chętnie zajmę jeszcze stanowisko, jeśli chodzi o to, co możemy faktycznie zrobić i jak reagować na ten kryzys, ale na razie to tyle. Dziękuję Ci, Piotrze, za Twoją analizę. Widzę, że Shahin chciałby zabrać głos. Tak, bardzo szybka odpowiedź na to, co powiedział Piotr. Piotr powiedział rzeczy bardzo, bardzo ważne i Piotr ma rację, mówiąc, że problemem nie jest tak naprawdę to konkretne, ten konkretny wyrok. Problemem jest również nasza reakcja, bo rzeczywistość wygląda tak, że Europa nie zaprotestowała, kiedy ten trybunał został powołany, kiedy były gwałcone prawa, różnego rodzaju prawa ze strony polskiego rządu. Więc dla mnie to jest dziwne, że my nie reagowaliśmy, gdy dochodziło do tych naruszeń, a teraz reagujemy, kiedy mamy krajowe konsekwencje tych naruszeń tak naprawdę. My, Europejczycy, jesteśmy poza Polską i zachowujemy się w sposób niespójny i niekonsekwentny, reagując teraz na wyrok, ale nie reagując na to, co działo się wcześniej, a co umożliwiło tego rodzaju wyrok. Także my tutaj trochę się zagubiliśmy. Dziękuję, Shahin. Przejdźmy może teraz do kolejnej kwestii i zastanówmy się już tak dosyć szczegółowo, jaka byłaby ta pożądana reakcja z Waszej perspektywy, reakcja na ten kryzys. Shahin, wspomniałeś, że Unia Europejska nieco zgubiła drogę, bo teraz działa, teraz reaguje, a nie reagowała wcześniej. Ale może dobra rzecz jest taka, że no Unia Europejska po tej pasywności wróciła do bycia aktywnym, więc to jest może jakaś dobra wiadomość w tym wszystkim. Może lepiej późno niż wcale. Wspomniałeś również, że ten wyrok Conseil d'État i w Niemczech, mimo że nieco inny niż w swoim charakterze, niż wyrok Trybunału Konstytucyjnego Polski, to mimo wszystko też te wyroki stworzyły takie środowisko umożliwiające tego rodzaju wyroki, jak ten wydany przez Trybunał Konstytucyjny w Polsce. Gdzie byście nakreślili tę czerwoną linię, poza którą Unia Europejska, jak już tutaj było wspomniane, Unia Europejska zdecydowanie powinna działać przy pomocy wszystkich dostępnych środków? I jak w ogóle miałoby wyglądać te środki w obecnej chwili? Jakie są Wasze rady w tym zakresie? Co tutaj Komisja mogłaby zrobić? Bardzo szybko i krótko odpowiem. Chcę się upewnić, że nie zostałem źle zrozumiany. Nie chcę powiedzieć, że teraz mamy nie reagować, ponieważ nie reagowaliśmy wcześniej. Mówię tylko, że to jest reakcja trochę spóźniona, ale kiedy będziemy teraz reagować, to musimy wszystko postawić na swoim miejscu, na tym właściwym miejscu. I tutaj problemem nie jest sam ostatni wyrok, tylko problemem jest środowisko prawne, które powstało w Polsce w związku z działalnością tego rządu. To jest nasz kluczowy problem, nasze kluczowe zmartwienie i najlepsza reakcja Komisji polegałaby chyba na tym, żeby powiedzieć, że my w ogóle nie uznajemy wyroków tego Trybunału, więc nie ma nawet czego komentować, bo nie uznajemy samego Trybunału, więc też nie zajmujemy się jego wyrokami. I w tym momencie jasne jest to, że rząd polski naruszał prawa podstawowe Unii Europejskiej i to oczywiście wymaga odpowiedzi ze strony Brukseli i to jest no, nieprzyjemna sytuacja dla Komisji, dlatego że w takiej sytuacji Komisja musi się przyznać, że wcześniej nie reagowała wystarczająco stanowczo. Natomiast no, od tego trzeba zacząć i trzeba wszcząć odpowiednią procedurę, odpowiednie postępowanie związane z naruszeniem traktatów przez państwo członkowskie, jakim jest Polska. I dla mnie to byłby najlepszy początek tej odpowiedzi i nie bałbym się tutaj stanowczości. Jeżeli chodzi o kwestionowanie wcześniejszych decyzji rządu polskiego i to może obejmować na przykład wstrzymanie środków z budżetu wypłacanych w Polsce, może to też obejmować zawieszenie prawa głosu Polski w
ale musimy mieć jasny cel. I tutaj tym celem nie może być sam wyrok Trybunału. To nie w ten wyrok mamy uderzać. Jeżeli to jest taki moment, kiedy komisarz się przebudzi, to świetnie, natomiast nie powinniśmy się w tej odpowiedzi koncentrować na samym wyroku, tylko na tym, co go poprzedzało i umożliwiło w konsekwencji jego wydanie. To jasne, dziękuję za ten komentarz. I Piotr chciałby się odnieść. Bardzo proszę, Piotrze. Chyba, że Caroline chciałaby wcześniej jeszcze zabrać głos. Bardzo krótko skomentowałbym to, co powiedział właśnie Shahin. To jest rzeczywiście ważne, natomiast troszeczkę inaczej to ujmę. Powiedziałbym, że nie powinniśmy zbytnio martwić się tym wyrokiem, ponieważ z perspektywy prawa unijnego i instytucji europejskich ten wyrok nie ma po prostu znaczenia. To, co jest istotne, to kwestia tego, czy wyroki TSUE są wykonywane, czy nie. I jeżeli nie są wykonywane, no to nieważne z jakiej przyczyny. I ostatnio było powiedziane, że nie możemy traktować wyroku Trybunału Konstytucyjnego państwa członkowskiego jako podstawy prawnej, która umożliwiałaby niewykonywanie wyroku TSUE. Także nawet jeżeli rząd polski, czy jakikolwiek inny rząd w państwie członkowskim nie wykonuje wyroków TSUE, ponieważ, no nieważne, zapomnieli wykonać ten wyrok, tego wyroku albo nie wiedzą, jak ten wyrok wykonać, albo jakiś sąd krajowy stwierdził, że wykonanie tego wyroku TSUE stanowiłoby naruszenie konstytucji, to nie ma znaczenia. Ważne jest tylko to, że ten wyrok TSUE nie jest wykonywany i to tylko powinno być przedmiotem zainteresowania instytucji europejskich, które odpowiadają za to, aby te wyroki TSUE rzeczywiście obowiązywały i były wykonywane. I mamy dwa ważne wyroki z lipca tego roku. Tam było powiedziane, że państwo polskie musi zmienić ważne kwestie w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, które wyraźnie naruszają standardy europejskie przewidziane w traktatach. I tutaj rząd polski odpowiedział, że ten wyrok nie zostanie wykonany. I to jest jedyna przyczyna, ponieważ w tym momencie ten wyrok najnowszy Trybunału Konstytucyjnego w Polsce to jest no, coś, na co teraz oni się mogą powołać, żeby uzasadnić niewykonanie tego wyroku, ale już wcześniej w ten sposób się zachowano. To ma być taka przykrywka teraz tylko pod to. Natomiast problemem jest to, że te dwa wyroki, ten wcześniejszy i ten, który wydano niedawno, one nie są wykonywane, rząd tego nie chce wykonać. I mamy już w tym momencie postępowanie w sprawie naruszenia traktatów wszczęte przez Komisję Europejską 7 września, czyli 7 tygodni po ogłoszeniu wyroków TSUE ze względu właśnie na brak wykonania tych wyroków. I potem rząd polski zaczął reagować w ramach tej procedury, odpowiadając na pisma komisji. I teraz, jeżeli miałyby się na czymś skupiać instytucje europejskie, to nie na wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tak jak wskazywało to Shahin. Komisja może powiedzieć po prostu, cóż, nas nie interesuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, tym bardziej, jeśli jest on upolityczniony. To, co nas interesuje, to wykonanie wyroku TSUE, ponieważ jakiekolwiek orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie ma wpływu na porządek prawny Unii Europejskiej, nie wpływa na ten porządek. Komisja powinna wykorzystać wszelkie środki, żeby zadbać o to, aby te dwa wyroki z lipca TSUE rzeczywiście zostały wykonane. I to jest ważne, ponieważ jeśli wyroki TSUE w takich
kluczowych sprawach, jak na przykład niezawisłość sędziowska, będą ignorowane w Unii Europejskiej, to już wszystko będzie można w Unii Europejskiej zignorować. Już nie będzie żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o nieprzestrzeganie wyroków Trybunału, niewykonywanie tych wyroków. I jeszcze jedna kwestia. Jeżeli te wyroki zostałyby w pełni wykonane, tylko podkreślam, że w pełni, jeżeli byłyby wykonane, ponieważ możemy sobie wyobrazić też scenariusze, w których one są wykonywane, ale tylko częściowo, ale jeżeli wykonano by je rzeczywiście w pełni, tak powinno zresztą być, to sytuacja w wymiarze sprawiedliwości w Polsce zmieniłaby się istotnie, bardzo istotnie. Niezawisłość sędziowska no, zostałaby przywrócona, może nie w pełni, ale w bardzo dużym stopniu. Także byłby to istotny krok naprzód, na drodze do przywrócenia zgodności systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce z prawem unijnym. Także Komisja i inne instytucje europejskie na tym się powinny skupić, moim zdaniem, jak zadbać o to, aby wyroki TSUE były wykonywane i wydaje mi się, że takie powiązanie wykonywania w pełni obu wyroków z uzyskaniem środków z Funduszu Odbudowy, to jest właściwy kierunek, niezależnie od wszelkich innych procedur w zakresie naruszenia traktatów. To wszystko jeszcze może się pojawić, ale w tym momencie najważniejsze jest to powiązanie, zadbanie o te korelacje między wykonywaniem wyroków TSUE a uzyskiwaniem środków z Funduszu Odbudowy. Dziękuję. I teraz przechodzimy do Caroline. Wydaje mi się, że to, co proponuje Piotr, nie różni się zbytnio od tego, o czym mówił rząd holenderski, o czym myśli rząd holenderski. Była o tym mowa w parlamencie na początku tego tygodnia. I tam właśnie mówiono o tym, żeby sprzeciwić się wypłacie środków w Polsce z tego Funduszu Odbudowy. Czy mogłabyś coś bliżej na ten temat powiedzieć o tej debacie, która tam się toczyła w parlamencie w Holandii? Nie słyszę cię do końca. Nie wiem, czy problem techniczny jest po mojej stronie, czy po twojej stronie. A czy inni mnie słyszą? Teraz jest w porządku. Jeżeli chodzi o mój kraj, no to już od zeszłego roku widzimy duży sprzeciw ze strony rządu wobec zachowania Polski, ale też widzimy podobną postawę opinii publicznej i parlamentu. I są trzy przyczyny, moim zdaniem, takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, zawsze trudno jest osądzać inny kraj i państwa członkowskie nie lubią się nawzajem krytykować, dlatego zawsze długo trwa, zanim pojawi się taka prawdziwa krytyka, zanim pojawiła się też prawdziwa krytyka Polski, bo jeżeli uderzamy w Polskę dzisiaj, to musimy się liczyć z tym, że jutro uderzą nas z jakiejś innej przyczyny. Także to jest takie środowisko, w którym państwa członkowskie działają, tam jest bardzo dużo takiego wzajemnego szacunku i czasami to trwa zbyt długo, zanim ktoś zdecyduje się na krytykę, ale u nas pojawia się takie wyraźne zdegustowanie wszystkim tym, co słyszymy na temat tego, co dzieje się w Polsce, jeżeli chodzi o praworządność, wymiar sprawiedliwości i wydaje mi się, że też mamy taką świadomość, że to stanowi zagrożenie dla porządku prawnego w Unii Europejskiej, ale jest jeszcze jedna przyczyna, to znaczy, jeżeli się wyraźnie sprzeciwiamy temu, co robi Polska, to premier nasz, robiąc to, odpowiada na własne wezwania krajowe w zakresie sił skrajnych, w zakresie sił prawicowych, skrajnie prawicowych, ponieważ on ma też z tego obozu pewnych oponentów krajowych. Także on chce pokazać stanowczość, żeby nie dopuścić do podobnych wypadków u siebie na miejscu. I jeszcze szerszy kontekst polityczny. Wydaje mi się, że teraz taki znaczący sprzeciw
wobec naruszania praworządności w Polsce. To jest też szansa dla Holandii, żeby po Brexicie wzmocnić swoją pozycję w Unii Europejskiej, ponieważ Holendrzy przez pewien czas trochę się narażali, ponieważ bardzo sprzeciwiali się wydawaniu, nadmiernemu wydawaniu pieniędzy i doprowadziło to do tego, że Holandia znalazła się poza głównym nurtem w Unii Europejskiej. I nasz kraj, który tak naprawdę leży w sercu integracji, bo nie ma żadnego projektu europejskiego, w którym Holandia by nie uczestniczyła, to nie była dobra sytuacja, więc rząd szukał jakiejś możliwości, żeby wyjść z cienia, żeby znów wrócić do głównego nurtu, żeby znów dołączyć do tej grupy, która stoi na tym samym stanowisku, która wyraźnie się opowiada za praworządnością. To jest też coś, co podoba się opinii publicznej w Holandii i też skrajna prawica u nas podłapywała te tematy, na przykład zaczynała mówić o potrzebie wystąpienia ze strefy euro i tak dalej, więc rząd szukał jakiejś szansy i teraz ją znalazł. To nie jest tak, że Holendrzy zainicjowali ten proces, natomiast kiedy zaczęły się negocjacje na temat funduszu odbudowy, no to po prostu Holandia wykorzystała ten moment i to się podobało opinii publicznej. I jest jeszcze jeden bezpośredni związek między taką oszczędnością a wspieraniem praworządności i to też było podnoszone przez ECFR w zeszłym roku i okazało się, że te państwa oszczędne, owszem, nie chcą jakiegoś rozdmuchanego budżetu, ale przede wszystkim nie chcą korupcji. To jest coś, co przede wszystkim jest nie do zaakceptowania dla tych państw, które stoją na tym stanowisku, że trzeba oszczędnie wydawać środki. Korupcja to jest najgorsze, co oni mogą sobie wyobrazić i ograniczanie właśnie praworządności no, na pewno grozi wybuchem korupcji i nagle widzimy, że jest bardzo dużo wydarzeń promujących praworządność, a wcześniej w ogóle nie zebrano głosu na ten temat i premier wyraźnie się w to angażuje. Też była krytyka naszego premiera ze strony pod adresem Słowenii. Miało związek z takimi oskarżeniami absurdalnymi wysuwanymi tam i tutaj był wezwany ambasador Słowenii. I wyrażono wyraźnie sprzeciw. Poza tym w przyszłym tygodniu będziemy mieć spotkanie Rady, będzie posiedzenie i tam też, jak już słyszeliśmy, będzie takie stanowcze podejście do tego, co działo się w Polsce, więc Holendrzy po prostu wykorzystują te kwestie. Mają do tego dobre powody. I ten dodatkowy powód właśnie polega na tym, że Holendrzy mogą wrócić do głównego nurtu, jeżeli chodzi o decyzyjność w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o politykę europejską i mogą wnieść taki pozytywny wkład, a nie negatywny, jak to było wcześniej. Dziękuję. Dziękuję, Caroline. Milan zgłasza się do zabrania głosu. Co opisywała Caroline? To jest coś, co ja mogę również zaobserwować w Niemczech. Jest taka zmiana w opinii publicznej na Zachodzie, w Holandii, w Niemczech i w innych krajach. Oni po prostu tracą cierpliwość do innych części Europy. I Angela Merkel miała ogromną cierpliwość strategiczną, jeśli chodzi o te tak zwane nowe kraje członkowskie. Natomiast Angeli Merkel wkrótce już z nami nie będzie. I elity polityczne i opinia
publiczna w Niemczech, kiedy patrzą na wschód, to już nie chcą czekać, nie są tak bardzo skłonni, by rozumieć, by się wykazać zrozumieniem, by włączać. Więc jeśli dokonamy takiej ekstrapolacji, to jest moja osobista opinia, to ja obawiam się, że jest to kolejny gwóźdź do trumny. Jeśli chodzi o chęć Europy Zachodniej do tego, by zatrzymać Europę Środkową na tej płynącej łodzi z wszystkimi prawami i tak dalej, bo płynęliśmy przez te różne wydarzenia, przez wybory w Polsce, przez wybory na Węgrzech i wydaje mi się, że jeśli sytuacja się nie zmieni, to naprawdę będzie trudno wykazywać się zrozumieniem Europejczykom z Zachodu. Będzie presja na inne formaty współpracy i możemy mieć, jeśli patrzymy na traktaty, to możemy mieć autokrację w ramach Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie prawne. I tak naprawdę z tego zdaje sobie sprawę Budapeszt. Można twierdzić, że możemy mieć środki z Unii, bo to jest część historycznego porozumienia, by pomagać Europie Środkowo-Wschodniej, by nadążać, by równać się z Zachodem. I mimo wszystko można znaleźć jakieś luki w traktatach, które sprawiają, że możemy wciąż sprawować władzę w domu. Może się okazać, że pojawią się także nowe kryzysy, na przykład jeśli na Węgrzech będą miały do czynienia wybory, będziemy mieli do czynienia z wyborami w kwietniu, wyborami, które nie będą wolne. I to by były pierwsze tego typu wybory w dziejach Unii Europejskiej. I teraz już przechodzę do konkluzji. Będą pojawiały się próby konfrontacji liderów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które będą chciały przeforsować swoje warunki tej brudnej gry. Będą chciały przeforsować wizję innej Unii Europejskiej, która będzie pozwalała im robić w swoich państwach to, co żywnie im się podoba i zachowywać fundusze. Może będą jakieś pomysły na to, by zmienić traktaty, a może będą poszukiwane jakieś drogi, ścieżki działania pozatraktatowe. O tym była mowa już podczas tej sytuacji, kiedy Polska i Węgry wetowały zależność budżetu Unii Europejskiej od kwestii praworządności. Wydaje mi się, że będzie powrót do tych problemów, bo TSUE wypowiada się na temat tych kwestii poruszonych w Polsce i na Węgrzech, więc to jest taki moment prawdy, może nie moment, bo to nie jest jakiś jeden moment, tylko ta sytuacja będzie się ciągnęła i ciągnęła, ale faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, w której Polska i Węgry są takim tandemem, który wskazuje, że chcą zostać w Unii Europejskiej, chcą korzystać z funduszy, ale jednocześnie chcą się wymiksować z pewnych spraw i chcą mieć Unię Europejską, która będzie słabsza niż taka Unia, jaką by chciały mieć inne kraje członkowskie. I wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, gdy nastąpią pewne kroki. I pytanie, czy my będziemy na to przygotowani, czy nie. Może po wyborach we Francji, po wyborach w Niemczech, sytuacja też się zmienia. I ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że to jest scenariusz bardzo niepokojący dla innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, nawet w ramach Grupy Wyszehradzkiej, które chcą pozostać aktywne w regionie, ale jednocześnie chcą się ściślej zintegrować z Europą Zachodnią, chcą ją dogonić. Mamy tutaj kwestie Europejskiego Zielonego Ładu, dekarbonizacji, które są trudne, jeśli chodzi o miks energetyczny w Polsce, jeśli chodzi o przemysł na Węgrzech, w Czechach, w Słowacji. Tam tak naprawdę sytuacja jest bardzo trudna i mamy bardzo wiele kwestii politycznych, przeróżnych, które sprawią, że sytuacja będzie jeszcze trudniejsza niż obecnie. I nie ma tutaj wystarczającego pola do kompromisu, nie ma woli politycznej wystarczającej z obu stron, by faktycznie wypracować jakiś kompromis i by wyjść jakoś z tego impasu.
Dziękuję. To, co powiedziałeś, to są bardzo ważne kwestie. Cały region jest tak naprawdę zakładnikiem tej konfrontacji pomiędzy Polską i Węgrami z jednej strony, a Unią Europejską z drugiej. I tutaj na szali jest również jedność kontynentu. Także sytuacja jest naprawdę napięta. Caroline, może najpierw oddam głos Szachinowi. Może jednak najpierw Caroline. No dobrze. Bardzo krótko. Wydaje mi się, że jesteśmy stosunkowo spóźnieni z naszymi działaniami i musimy być bardzo uważni, ale Unia Europejska może starać się być nawet zbyt ostrożna, jeśli chodzi o zwracanie sobie wzajemnie uwagi i odłożyła tę może nawet walkę na zbyt późno, bo to nie jest coś, co się rozpoczęło wczoraj czy przedwczoraj. Nie, to wszystko się rozpoczęło 10 lat temu, a może nawet jeszcze wcześniej. Ale wtedy mieliśmy do czynienia z kryzysem finansowym, kryzysem strefy euro i musieliśmy gasić tak wiele pożarów, potem pojawił się problem Brexitu, problem uchodźczy i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wydaje mi się, a raczej wydaje mi się, że już widzieliśmy, że to wszystko nadchodzi, ale tak naprawdę nikt nie miał energii, by się tym zająć, nikt nie zwracał na to uwagi, bo to był problem, który leżał gdzieś głębiej, a my musieliśmy gasić pożary na powierzchni. Po Brexicie było tak wiele napięć w Unii Europejskiej, że państwa członkowskie naprawdę potrzebowały podkreślić, takie kwestie, które spajają Europę i to są oczywiście wspólne wartości, powrót do korzeni. I to jest to, co zmusza nas do zajęcia się tymi kwestiami, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Sytuacja eskalowała w kilku krajach i nie mówię tylko o krajach w Europie Wschodniej. Na przykład w Holandii również partie prawicowe, skrajnie prawicowe dokonują działań, na które każdy powinien zwracać uwagę, a każdy udaje tak naprawdę, że tego nie widzi. Więc mamy taką tendencję, którą możemy zaobserwować również w Europie Zachodniej i wydaje mi się, że jest to ogromny problem i nie możemy pozwolić sobie na to, by udawać, że go nie widzimy. Zrobiliśmy to za długo, mieliśmy ku temu powody, ale teraz musimy się z tym problemem skonfrontować. Chciałbym odnieść się do tego, co powiedziała przed chwilą Caroline i do tego, co powiedział wcześniej Milan. A także do tego, co mówił Piotr. O tym, że to są kwestie polityczne przede wszystkim. Jeśli wrócimy do tego, dlaczego nie zareagowaliśmy wcześniej, to tutaj Caroline z pewnością miała rację, mówiąc o tym, że no, gasiliśmy inne pożary, ale wydaje mi się, że są także powody polityczne, powody ku temu, że nie podjęliśmy działań. I tutaj sprawa związana jest z zachowaniem Europejskiej Partii Ludowej i z wpływem tej partii i tego, jak Fidesz wpływał na EPP. I to jest ten cień, który zapobiegał działaniom dotyczącym praworządności na szczeblu europejskim. I wydaje mi się, że fakt, że Orban miał tak głębokie korzenie w ramach CSU i że CDU-CSU nie były gotowe do tego, by się zmierzyć z Orbanem, to wyjaśnia naszą pasywność. I my musimy się wreszcie z tym zmierzyć i przyznać, że tak było faktycznie. Dobra strona jest taka, i o tym rozmawialiśmy z Milanem kilka dni temu,
Dobra strona jest taka, że to powiązanie między Orbanem, CSU i PP zaczęło się nadrywać. I to może być dobry powód, dla którego te działania na rzecz praworządności, które były niemożliwe wcześniej, 4 lata temu powiedzmy, teraz stają się bardziej prawdopodobne. Ale wydaje mi się, że to wymaga również nieco takiej samoanalizy, bo jeśli mogą być ludzie, którzy się nie zgodzą z tym, co ja mówię. Ale oczywiście my nie mierzyliśmy się wtedy z Orbanem, w rezultacie nie mierzyliśmy się również z tym, co dzieje się z Polską i w Polsce. I te relacje między partiami w Europie Zachodniej były takie, a nie inne, ale teraz musimy się już z tym zmierzyć. Już nie możemy dłużej tego tolerować. Teraz przekazuję głos Piotrowi. Piotr chciałby się odnieść, ale chciałbym również zadać mu pytanie od Devrat Shekvat, z naszych widzów. Czy uważasz, że istniejące mechanizmy instytucjonalne, takie jak artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej, nie są praktyczne i czy Unia Europejska wymaga jakiejś reformy instytucjonalnej w tym temacie, w szczególności jeśli chodzi o praworządność? Dziękuję, to bardzo dobre pytanie. Ono odnosi się do tego, co tak naprawdę chciałem i tak powiedzieć. Wydaje mi się, że mamy dosyć pesymistyczne spojrzenie tutaj w ramach tego panelu. Zdajemy sobie sprawę, że musimy pilnie podjąć działania, ale jednocześnie jesteśmy pesymistami co do tego, co faktycznie może zostać zrobione i co zostanie zrobione. I wydaje mi się, że raczej bym tutaj twierdził, że mamy instrumenty i tak, artykuł 7 nie jest do końca praktyczny i okazało się, że jest po prostu bezużyteczny, nie pomoże nam w niczym, nie pomoże nam wyjść z kryzysu i nie przyda nam się do niczego w kolejnych miesiącach czy nawet latach, ale jednocześnie mamy potężne instrumenty, które mogą zostać wykorzystane i powinny zostać wykorzystane. Najbardziej potężnym instrumentem jest ten, który wiąże się z procedurą naruszenia i z CUE, bo właśnie dlatego to jest tak ważne, by nie skupiać się wyłącznie na komisji, ale także by państwa członkowskie zapewniły instytucjom europejskim, w szczególności CUE, takie wsparcie polityczne, bardzo silne wsparcie polityczne. O co mi tutaj chodzi? Musimy uznawać nie tylko wyroki TSUE, ale także, jeśli chodzi o kwestie związane z niezawisłością sędziów, artykuł 19, który, żeby tylko tutaj przypomnieć, nakłada obowiązek na państwa członkowskie, by faktycznie była efektywna ochrona prawna dla wszystkich obywateli, dla firm i tak dalej w Unii Europejskiej. Więc jeśli chodzi o artykuł 19 i o wyroki, które się wiążą z tym artykułem, one mają fundamentalne znaczenie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien być w stanie wydawać te wyroki, nawet jeśli w grę wchodziłyby bardzo wysokie kary finansowe. I pojawiły się inicjatywy w zakresie tego artykułu mówiące, że kiedy jakieś państwo członkowskie naruszy tę fundamentalną zasadę Unii Europejskiej, bo są też wyroki dotyczące wielkości bananów czy cebul w Unii Europejskiej. Oczywiście nie o tym tutaj mówimy. Co do zasady, wszystkie wyroki powinny być jednakowo szanowane, ale jest ogromna różnica polityczna pomiędzy, i to jest istota tej różnicy pomiędzy wyrokami dotyczącymi działań Europejskiego Banku Centralnego i Polskiego Trybunału. Możemy mieć wyroki dotyczące bardzo konkretnych spraw
i mogą być jakieś niezgodności, z którymi da się sobie poradzić. Natomiast jeśli mamy takie wyroki, które dotyczą niezawisłości sędziowskiej i mamy niezgodności w tym zakresie, no to naprawdę takich niezgodności zaakceptować nie można, nie można nimi w żaden sposób zarządzać. Więc w wielkim skrócie mamy w rękach instrumenty, ale musimy poważnie je traktować. I w tym przypadku mamy procedurę naruszenia i mamy wniosek komisji i Trybunał Sprawiedliwości może w obecnej chwili po prostu nałożyć ogromne kary finansowe na Polskę, w tym przypadku konkretnym, za brak poszanowania dla wyroków z lipca. I paradoksalnie, im wyższa kara finansowa, tym lepiej, bo skutki będą naprawdę potężne. Jeśli kara byłaby nikła, no to można by ją łatwo zignorować, a konflikt będzie trwał dalej. Natomiast jeśli kara jest dotkliwa, to wtedy będzie stanowiła bardzo potężne narzędzie, bardzo potężny argument. I w tym konkretnym przypadku, jeśli chodzi o kary nakładane przez, które mogłyby być nakładane przez TSUE i stosowanie, jeśli chodzi o stosowanie wyroków TSUE, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy z Funduszu Odbudowy, to wydaje mi się, że to jest najbardziej oczywisty sposób, by pójść dalej i najmniej kontrowersyjny jednocześnie. Jeszcze może jedna kwestia dotycząca tej debaty politycznej w Unii Europejskiej w zakresie praworządności. Wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym potrzebne jest to, by państwa członkowskie również wyszły ze swojej strefy komfortu i wygłosiły w sposób jawny swoje opinie na temat tego, co się dzieje. Nie chodzi o krytykowanie rządu polskiego, bo nawet nie chodzi o to, że myślę, że to jest niepotrzebne, bo jest, ale tak naprawdę zależałoby mi na tym, by te państwa członkowskie wyraziły pełne wsparcie dla mechanizmu, o którym przed chwilą mówiłem, czyli dla takiej sytuacji, w której TSUE miałoby wsparcie i te procedury naruszenia i byłyby kary finansowe i tak dalej, bo również z perspektywy Polski, jeśli ten konflikt będzie mógł zostać ujęty jako konflikt pomiędzy Warszawą a technokratycznymi instytucjami w Brukseli i Luksemburgu, to wtedy będziemy mieli do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją, bo z jednej strony mamy wybrany w demokratycznych wyborach rząd, a z drugiej strony mamy jakieś technokratyczne instytucje, które mogą zostać zdelegitymizowane w dyskursie publicznym. Dlatego wydaje mi się, to jest taki potężny sygnał. Są limity, są czerwone linie tego, co musi zostać zrobione w Unii Europejskiej. I jeśli takie linie czerwone mogłyby faktycznie zostać rysowane ze strony państw członkowskich, to byłoby to bardzo korzystne, bo doszliśmy do momentu, w którym już nie ma przestrzeni na dalsze zaniechania. Caroline wspomniała, że wszystko zaczęło się 10 lat temu, było wiele powodów, by odkładać działania. Teraz mamy do czynienia z eskalacją, która wynika z działań niepodjętych w ubiegłych latach. Musimy po prostu to uciąć w końcu. Dziękujemy, Piotrze. I teraz Milan, proszę. Dwie uwagi tylko a propos tego, o czym mówili Piotr i Szachin. Piotrze, rozumiem, o czym mówisz, kiedy twierdzisz, że są odpowiednie narzędzia, ale musimy też powiedzieć sobie szczerze, że tak naprawdę te narzędzia dopiero są konstruowane. Te narzędzia, które mamy, to są narzędzia, których jeszcze nigdy wcześniej nie wykorzystano, także to jest nowy ląd, na który wkraczamy. Artykuł 7, jeżeli pamiętasz, został zainicjowany w ramach takiej spóźnionej reakcji na to, co działo się na Węgrzech w latach 2014-15 i wówczas
była to decyzja Komisji Junckera, żeby po 2015 roku stanowczo odpowiedzieć na to, co się dzieje w Polsce i mniej stanowczo na to, co się dzieje na Węgrzech ze względu na członkostwo Fideszu w Europejskiej Partii Ludowej i też w związku z takim przekonaniem, że Orban ostatecznie zawsze się potrafi dogadać i ustępuje. I teraz idąc dalej, dotychczas podjęte kroki nie doprowadziły do jakiejś prostej sytuacji. Mamy trudną sytuację, natomiast Węgry stworzyły taki system hybrydowy. To jest autokracja tak naprawdę, bez jakichś stanowczych środków podejmowanych ze strony Komisji Europejskiej czy w ogóle Brukseli. I w tym momencie Fidesz był zawieszony w członkostwie Europejskiej Partii Ludowej przez 2 lata, teraz został w ogóle już wyłączony i w tym momencie premier Węgier rozumie, że potrzebuje jakiejś pozycji w Parlamencie Europejskim w Brukseli, więc stara się utworzyć nową grupę polityczną w Parlamencie Europejskim. To jest bardzo ważne, jak to się dalej potoczy, nie tylko ze względu na wielkość tego środowiska, ale też ze względu na narrację i ogólnie dialog na temat przyszłości Unii Europejskiej w kontekście skrajnej prawicy na zachodzie Europy, bo w tym momencie mówimy o Polsce, mówimy o Węgrzech, a co z Włochami? Tam też może być podobna sytuacja, może być rząd włoski, który będzie szedł w podobnym kierunku. Na swój sposób, także ważne jest to bardzo, żeby była taka odpowiedź instytucjonalna, tak żeby to już ograniczyć do Polski i Węgier, ale to idzie powoli. I teraz jakie mamy narzędzie, jakie mamy procedury, postępowania, one nie są na pewno idealne. Mamy to postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Mamy też możliwość opóźniania wypłaty środków w ramach funduszu odbudowy. Tutaj można w ogóle nic wypłacać nic w tym roku, można to opóźnić i mamy też tę opcję taką nuklearną, czyli zawieszenie środków regionalnych. Można to zrobić w ramach mechanizmu, natomiast kompromis został zdefiniowany tam w ten sposób, że ma to chronić nie tylko wartości, że ma to chronić nie wartości i praworządność, tylko ma zapobiegać korupcji, ma to chronić interesy finansowe Unii Europejskiej, więc to może dotyczyć bardziej Węgier na przykład, czy Grecji, czy Włoch, a mniej Polski. Także to są kwestie, które trzeba zbadać bardzo wnikliwie i to będzie trwało. I ten mechanizm praworządności, zanim on zacznie działać, to potrwa. I tutaj mamy zbyt daleko idące oczekiwania, jeżeli chodzi o te mechanizmy. To jest tak naprawdę tak, że idziemy krok po kroku. Te narzędzia, które przewidziano, nie były jeszcze wykorzystywane. To jest nowy rozdział w historii Unii Europejskiej. I nie możemy udawać, że mamy konkretne, gotowe rozwiązania i że wiemy, co komisja zrobi, ponieważ wiąże się to też z dużym ryzykiem eskalacji, która już nie będzie pod kontrolą, jeżeli chodzi o spójność, jeżeli chodzi o zaufanie polityczne na forum Rady, które w tej chwili jest na poziomie już minimalnym, a potrzebujemy tego, żeby radzić sobie z innymi kryzysami, ale też, żeby w ogóle iść naprzód. I jeszcze raz powtarzam, konsekwencje dla Europy Środkowo-Wschodniej. Trudno teraz je dostrzec. Natomiast jeżeli stracimy takie silne więzy z zachodnią częścią Unii Europejskiej, z tego względu, to już jest geopolityka i to ma daleko idące konsekwencje, jeżeli na przykład spojrzymy na debatę o obronności w Unii Europejskiej, czy na temat przyszłości NATO, bezpieczeństwa, pozycji USA, jeżeli chodzi o perspektywę 5-10 lat, to co się dzieje jest bardzo niebezpieczne moim zdaniem, natomiast jestem taki ostrożny i nie powiedziałbym, że jestem sceptyczny, ale rozumiem, że to trochę potrwa, zanim ta reakcja rzeczywiście nabierze rozpędu, rozdzieje się w Polsce.
I to jest też trudne do wyjaśnienia. Także trudno toczyć debatę publiczną na ten temat. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nie są zmęczeni tym poziomem szczegółowości. Jest to rzeczywiście skomplikowane i niełatwo jest tworzyć narrację wokół tego. Dziękuję. I teraz przekazuję głos Caroline, a potem będą pytania publiczności. Wydaje mi się, że Milan słusznie mówi i podkreśla, że to jest nowość w Unii Europejskiej, ponieważ myśmy nie korzystali wcześniej z tych narzędzi. Często mówimy o sobie w ten sposób, że jesteśmy wspólnotą wartości. Wiele osób tak, wielu ludzi tak mówiło, wiele osób tak mówiło. Natomiast dopiero ostatnio stworzono narzędzia, które mogą jakoś zmierzyć się z problemem naruszania tych wartości. To dopiero w traktacie lizbońskim się pojawiło. Wcześniej nie było tych narzędzi, które teraz podsumował Milan. I cóż, to jest nowe terytorium, na które wchodzimy. Dla nas wszystkich, także wszyscy poruszają się powoli i ostrożnie. Bo to jest stworzenie historii na bieżąco, ale chcemy unikać pól minowych, politycznych. I jeszcze coś chciałam powiedzieć, ale zapomniałam, już mi wypadło z głowy. Także to chyba mój ostatni głos w tej debacie, ponieważ muszę już naprawdę Państwa opuścić. Niestety. Także pozostawiam odpowiedź na pytania publiczności pozostałym panelistom, przepraszam. Dziękujemy, Caroline, że byłaś z nami. Dziękujemy za wszystkie komentarze. No, pole minowe, rzeczywiście trochę się będziemy musieli zatrzymać na tym polu minowym, ale może niezbyt długo. Dziękujemy. I teraz pytanie publiczności. Devrat Szekłat zadaje pytanie Szachinowi i odczytuje. Biorąc pod uwagę, że będzie prezydencja francuska i będą wybory we Francji w maju, czy możemy uważać, że ta kwestia praworządności będzie przedmiotem debaty na temat polityki wewnętrznej we Francji? Bo jak to porównać z kampanią wyborczą w Niemczech? Tam o tym mówiono, czy nie? Ja bym powiedział krótko tak, to znaczy Macron będzie dalej prowadził taką kampanię skoncentrowaną na Europie i wykorzysta prezydencję w Unii Europejskiej na pewno. Pewnie będzie znów takie przemówienie jak wtedy na Sorbonie, żeby przypomnieć wyborcom we Francji, co osiągnął Macron w ostatnich 5 latach i co chce osiągnąć w kolejnych 5 latach. Także na pewno będzie więcej tej debaty o Unii Europejskiej w kampanii wyborczej we Francji, niż to miało miejsce w Niemczech przed wyborami. I to może być niepokojące, ale tak rzeczywiście jest, że mamy takich liderów politycznych i to nie tylko po stronie skrajnej prawicy, gdzie są liderzy polityczni, którzy popierają to stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. Barnier to powiedział, Trybunał w Polsce. Barnier powiedział, że potrzebujemy referendum na temat migracji i nie powinniśmy już w tym zakresie przestrzegać wyroków TSUE. I to rzeczywiście było takie dosadne stwierdzenie, biorąc pod uwagę też negocjacje na temat Brexitu. I jeżeli chodzi teraz o wyrok Trybunału w Polsce, to nie tylko nowy kandydat skrajnej prawicy popiera ten wyrok, ale też Mombu. I to jest wcześniejszy kandydat Partii Socjalistycznej i oni obaj mówią, że Trybunał Polski ma rację, że we Francji powinno się zająć takie samo stanowisko. Także ta debata na temat nadrzędności prawa unijnego to jest coś, co już jest obecne w debacie publicznej we Francji. To, co ciekawe, to to, że z wyjątkiem kandydata Zielonych, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, to nikt inny nie odpowiedział
na to, co powiedział Barnier, Zenu czy Montmu. I to jest chyba ciekawe, że żaden nie zabrał głosu w tej kwestii oprócz kandydata Zielonych. Dziękujemy. I teraz pytanie dla Piotra. Zadaje je Katarzyna Syrensen. Biorąc pod uwagę ten wyrok Trybunału, czy to jest w ogóle realistyczne, żeby spodziewać się, że Polska zapłaci grzywny nakładane przez TSUE, czy też wykona wyroki TSUE, jeżeli chodzi o reformy w zakresie praworządności? Dziękujemy za ciekawe wypowiedzi, podkreśla Katarzyna. Dziękujemy za pytanie. Czy rząd polski może odmówić zapłaty? No cóż, rząd już odmówił płacenia sankcji nałożonych przez TSUE w innych sprawach, jeżeli chodzi o kopalnię w Turowie, na przykład na granicy czeskiej. I tutaj została nałożona grzywna i rząd polski odmówił jej uiszczenia. To samo dotyczy wykonania wyroku dotyczącego reform wymiaru sprawiedliwości i praworządności. Natomiast dużo ważniejsza jest sytuacja w koalicji rządzącej i dużo ważniejsze są relacje między PiS-em a tą młodszą, mniejszą partią Ziobry, która dużo bardziej stanowczo sprzeciwia się Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że w tym momencie rząd polski może po prostu zignorować wyrok Trybunału, ponieważ Trybunał jest tak naprawdę częścią rządu. Także ta bariera konstytucyjna w tym momencie nie jest poważna, to jest tylko jakiś tam argument w całej grze, natomiast dużo większe znaczenie ma ten wymiar polityczny. Rząd jest w tym momencie na bardzo słabej pozycji, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną i też jeżeli chodzi o politykę europejską. Jest znaczna większość w parlamencie i nie mogę wykluczyć na przykład takiej sytuacji, że eskalacja nastąpi w krótkiej perspektywie. I jeżeli chodzi o Unię Europejską, to ważne jest to, o czym powiedział Shahin, to znaczy ta debata we Francji, wybory prezydenckie we Francji. My tak naprawdę żyjemy w warunkach eskalacji nie tylko ze względu na to, co dzieje się w Polsce, ale też ze względu na to, co dzieje się w innych państwach, na Węgrzech na przykład, i temu przyglądają się inne siły polityczne w Europie. I jeżeli nie będzie adekwatnej reakcji na to, co się teraz dzieje ze strony instytucji czy też innych sił politycznych, które opowiadają się za praworządnością, za demokracją, za wartościami, za takim ideałem Unii Europejskiej jako wspólnoty demokratycznej, to wydaje mi się, że cała ta debata bardzo szybko może pójść w zupełnie innym kierunku i to będzie to, o czym mówił Shahin, kiedy opowiadał o tej debacie, która toczy się wewnętrznie we Francji w tym momencie. Także pytanie teraz brzmi w ten sposób. Być może te wyroki nie będą wykonane, być może Polska odmówi zapłaty grzywny i to doprowadzi do dalszej eskalacji, ale czy jest jakaś alternatywa, jeżeli chodzi o eskalację w krótkiej perspektywie? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie da się tej eskalacji uniknąć w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę już, jak zaawansowany jest ten konflikt. Jeżeli nie będziemy chcieli godzić się na kompromisy, jeżeli chodzi o podstawy w ogóle prawa unijnego, być może Shahin jeszcze tutaj może coś dodać, coś bardziej optymistycznego. Może krótka odpowiedź na to. Zgadzam się, że to może odróżniamy trochę od Milana. Musimy być ostrożni i też mówił o tym Milan, ponieważ cokolwiek zrobimy, będzie to mogło mieć daleko idące konsekwencje, ale bycie ostrożnym nie wyklucza zajmowania stanowczych stanowisk. Zwłaszcza biorąc pod uwagę,
I myślę, że tutaj się zgadzamy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w ostatnich 5 latach z różnych bardzo powodów nie robiliśmy do końca tego, co powinniśmy. To nie było satysfakcjonujące, co robiono w Brukseli. Odpowiedź Unii Europejskiej musi być stanowcza, poważna i to doprowadzi do konfliktu i musimy być na ten konflikt przygotowani. Okay. Wydaje mi się, że zbliżamy się do końca spotkania. To była naprawdę fascynująca debata, także bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za ważne komentarze. Nie jestem w stanie podsumować wszystkiego, o czym była mowa, tak kompleksowo. Mogę tylko powiedzieć, że zgadzamy się chyba, że polexit podobny do brexitu to nie jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, który teraz może się zdarzyć, ale nie oznacza to, że te scenariusze, które są prawdopodobne, są optymistyczne, ponieważ ten kryzys w zakresie praworządności wiąże się z różnymi niebezpieczeństwami, ryzykami i zgadzamy się, że rzeczywiście jest to wyzwanie i zagrożenie dla Unii Europejskiej o takim charakterze naprawdę egzystencjalnym. Jest to jeden z największych, najważniejszych procesów, które toczą się w Unii Europejskiej obecnie i stawką jest nie tylko pozycja poszczególnych państw członkowskich, ale też całych regionów, no i wreszcie cała Unia Europejska jest zagrożona. I tutaj może być takie zagrożenie, że te skutki się rozleją po prostu na inne państwa z zachodu na wschód, ale też odwrotnie ze wschodu na zachód. Tutaj Szachin mówił o tym, że na zachodzie doprowadzono do sytuacji, która umożliwiła w Polsce taki rozwój wypadków. Także będziemy śledzić te wszystkie wydarzenia, będziemy kontynuować nasze rozmowy i wydaje mi się też, że wszyscy się zgadzamy, że to nie jest zdecydowanie najlepszy czas na to, żeby przymykać oko na naruszenie praworządności w ramach tego kryzysu w Unii Europejskiej. Także będzie pewnie dużo jeszcze debat organizowanych na ten temat i zapraszamy serdecznie naszych widzów. Piotrze, czy jako organizator chciałbyś coś jeszcze dodać, jakieś ostatnie słowa z twojej strony? Bardzo dziękuję. Nic tak naprawdę nie ma do dodania. Świetna debata. Bardzo dziękuję Milanie, Szachinie i Szymonie. Dziękuję Szymonie za współorganizację, za to, że byłeś moderatorem dzisiaj. Dziękujemy też Karlein, która wcześniej musiała nas opuścić. Także dziękuję wszystkim serdecznie. Też dziękuję serdecznie naszej widowni, naszym widzom. Dziękuję. Do widzenia.